Witam wszystkich, tutaj Pietruszka1122, a to mój kolejny odcinek z serii Let's Play Rayman Origins. Dobrze. Kontynuujemy naszą rozgrywkę. Przed nagraniem od razu zmieniłem sobie postać na Globoxa. Więc możemy zaczynać. Okej. Początek tego poziomu mniej więcej kojarzę, bo przed chwilą jeszcze próbowałem nagrywać, ale musiałem przerwać. Ojojoj. Tak jak poprzednio mi mnóstwo punktów odleciało. Dobra. Ale tym razem postaram się nie zrobić tego, co poprzednio. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. No dobrze. Jak widzicie, to jest Rayman Origins. Tak więc nie jest to też Minecraft. O, okej. Okej, znubiłem bardziej niż poprzednio. Dobra. Nie jest to Minecraft. Ale z Minecraftem jest wszystko dobrze. Mam już przygotowane pliki serwerowe. Praktycznie. Z kolegą też jestem już umówiony w miarę. Musimy się jeszcze zdecydować na jakiś konkretny hosting serwerów, w jakim sobie kupimy nasz serwer. No i praktycznie tak myślę, że pod koniec tygodnia możemy już coś nagrać. To jest fajne i bardzo pomocne. Jakoś na to wcześniej nie wpadłem. Można wycisnąć od razu wszystko z tego czegoś, robiąc tak. Wow, jaki kołowrot. No dobra, tam chyba mi już nic nie zostało. Okej. I tym razem postaramy się nie zginąć. Lecz jak widać, zwykłe starania nie starczą. What? No dobra. Powiedzmy, że tym lumom darujemy.
wykorzystał ten śmieszny kołowrotek. Ups. Dobra. Teraz tu. Teraz spokojnie, spokojnie. Dobra. Tu jest tylko moneta. Dobra. Dobra. Wszystko chyba zrobiłem tak jak chciałem, więc możemy jechać dalej. Mamy tu nic. Okej, chwileczkę, ściszę sobie trochę muzykę. Okej. No dobra, teraz klateczkę. Uuu, domek z kart. Trzy klatki, dwa elektrony za punkt i jeden za czas. Dobra, tam mamy króla. No dobra, to chyba od razu tam pójdziemy. Nie ma się co bawić. Ojej, chyba jednak będzie trzeba ten poziom powtórzyć. Oj, nie skończyliśmy tutaj przy klatce. A, to dobrze, to możemy powtórzyć sekwencję z królem. Okej. Jakoś mi kurczę brakuje słów do komentarza. Tak cicho dzisiaj jestem. Cofamy się w rozwoju YouTube'owym. No dobrze.
Oj! Co tu się stało? No. Dobra, mamy kolejną klatkę. O! Mamy pierwszy raz tego miłego pana od rakiet. No, tego miłego pana. Ja tak mówię oczywiście, bo już kiedyś oglądałem Let's Playa z... Let's Playa z Raymana Origins, a tak poza tym to... To nie było go. Chyba w żadnej innej części Raymana. W trójeczce tylko był może ktoś dość podobny, ale... Tak poza tym to nie. Dobra. Klatkę przyjemnie się na raz rozwala. Dobrze. Idziemy dalej. Ciekawe, czy jeżeli mi czegokolwiek zabraknie do w punktach do medalu, to ile? Bo niby... A, to już jest koniec, okej. Teraz trzeba się postarać. Pewnie trzeba wbić tak z 350 co najmniej. Oj. Nie mówcie. 6 nam zabraknie, tak? Oj, lag. Ale zabraknie nam 6 punktów, tak? Tak, 6 punktów do medalu. No dobra. To. Jeżeli wyjdzie mi to teraz za pierwszym razem, to okej, a jeżeli nie... To widzimy się po cięciu. O ja, co to było? O. Tak, restart. Sorry, że znowu teraz nic nie mówię. Ale jakoś naszła mnie dziwna myśl, że...
że będę musiał robić powtórkę. Dobra. Jest źle, ale nie okropnie. Oj. Sorry, że tak narzekam, ale dzisiaj mi coś kompletnie komentarze nie idą. Powtórzymy sobie tą sekwencję z klatkami. Może wejdzie nam nieco więcej punktów niż poprzednio nam się udało wbić. Już w sumie nie wiem, czy gdybym to teraz pominął, to czy te punkty, które mieliśmy poprzednio, tak właśnie teraz pomyślałem, że wbijają nam się automatycznie, ale możliwe, że... Ajajaj. Przez przypadek wskoczyłem tam od razu do... tej monety. Ojacie, komicznie to wygląda. Globox zawsze był dziwną postacią. Ale nie aż tak jak w tej części. Jakby co to... On tak dansuje sobie na tych platformach, dlatego że praktycznie cały czas trzymam shifta i on próbuje biec po prostu. No dobra. No, tym razem to... Akurat to miejsce poszło nam chyba dużo lepiej. Dobrze. Chwileczkę, może sobie lepiej pozwolę się zabić, bo chciałbym serduszko. Serduszko otrzymać z powrotem. Co ja zrobię? A, czyli tak to mi służy za checkpointa. Fajnie, fajnie. Nie, bo już myślałem, że tą sekwencję z królem teraz będę musiał powtarzać. No, muszę teraz tylko grzecznie wrócić na górę. Widzę, że to dla mnie grzeczne wrócenie na górę jest dla mnie zbyt trudne. No właśnie. Może bym nawet w takim momencie musiał robić cięcie. Nie, znów. Wolę spaść po prostu. No albo... Tak też może być. Przynajmniej mam nadzieję, że ten poziom w
trybie czasowym pójdzie mi dużo lepiej. A teraz to mnie trochę zdziwiło, czemu on tak w prawo wystrzelił. Globox. Po zabiciu tego z rakietami. Myślę, że mu kołowrotka dałem. Teraz spokojnie. Tu. Tu do góry. Jest. O jacie. Co oni zrobili z tym globoxem? To jest przesada. Dobra, spadamy tu. Dobra. Dobra, mam już 346. Tego nie da się zepsuć. Dobra, jest 352. Teraz wystarczy pozbyć się tych miłych państwa tutaj. Pozbyć się, powiedziałem. A nie dać się im... Nieważne co. Sami sobie dobierzcie, co tam wolicie. No. 362. Dobra, teraz szybko postaramy się. Przejść ten poziom w trybie czasowym. Jeszcze pewnie dzisiaj następnie zdążymy. Mam nadzieję, że loading szybko minie. Właśnie. Blokowano skrzynię. Fajnie. Ale to chyba będzie już rzecz na następny odcinek. Mam wystarczająco dużo aktywnych autorów do następnej krainy. No dobrze. Czyli w sumie skrzynia. To co jest za tym. Za tym czymś, czyli boss prawdopodobnie. Oraz ten poziom. Będą na następny odcinek. A teraz przechodzimy bujalne jaskinie w trybie czasowym. Mamy 50 sekund. Pięknie, pięknie. Ups. Kurczę, co tu? Co tu się dzieje? Szybko przepływamy, dalej kołowrotek. Sekundy. Oj, słabo, słabo. Pięćdziesiąt jeden! Jedna sekunda! Jedna sekunda! Powtórzę jeszcze raz. Jedna sekunda! Powtórz to.
Ojej. Okej. Ale cóż, nie damy się złamać. Mkniemy jeszcze raz. Tak, i znowu w tym miejscu zepsułem. No kurczę, w normalnej grze jakoś ładnie wszystkich ich tam trzech przeciwników rozwalałem od tak sobie po prostu, a tutaj to ja... A tutaj mam jakieś dziwne problemy. Ale jedna sekunda. Jak mi to nie przejdzie, to nazwę odcinek. Jedna sekunda. O, teraz było ładnie. Tak, szaruj, szaruj. No, no, no. Nie, nie, nie. Sekund. Nie, to za mało. Dwie sekundy. Dwie sekundy. No jak tak można? Bezczelność. A. Nie mogę pozwolić, żeby z powodu jednej czy dwóch sekund, żebym z powodu jednej czy dwóch sekund musiał robić cięcie. Ten przeciwnik sobie tak stoi spokojnie, czeka aż sobie... Aż sobie wskoczę na tamtego, aby go rozwalić. I wtedy nagle atakuje tak jakoś dziwnie. Z główki. Dobra. Kurczę! A, pokręciły mi się klawisz ataku. Puść mnie! Puść mnie! Dobra, tym razem to nie będzie jedna sekunda. Ale coś koło 10. No, mówię. 10 sekund. Ojej. Dobrze. W takim razie widzimy się po cięciu.
Och, udało się. Jedna sekunda. Tylko tym razem w drugą stronę. Dobrze. Kontynuujemy. Przejdziemy jeszcze dzisiaj jeden poziom. W sumie racja chwila. Co my dzisiaj przyszliśmy? Nie, my dziś przeszliśmy na razie tylko jeden poziom. A, okej, to trochę pokręciłem. Od razu mi się zmienił rozkład odcinków. To, co przed chwilą wam mówiłem. No, przed chwilą. To, co wam mówiłem, które plansze będą w jakich odcinkach. O. Przyszedłem do następnej krainy. O, ta postać, która tutaj jest, to był Murphy. Czyli taka, nie wiem, ważka. Rozumiem, że jeżeli bym chciał medal w tym poziomie, to mam zrobić wszystko na maksa. Ojej. Aha, 200. To łatwo wbijemy. Tu jak widzicie jest inny rodzaj planszy. Tutaj sobie po prostu wesoło szarżujemy, zbieramy punkciki. Dobrze. Znowu. No. No nie, znowu za mało. Nawet chyba, tak, tym razem mamy nawet o 5 mniej niż poprzednio. Można to pominąć. Od razu sobie zaczniemy po prostu poziom od nowa. Tym razem go złapiemy od razu! O, jak pięknie. Na razie mam 100% punktów. LOL! Oj! Zepsułem na końcu z tym, że za wolno sobie poszedłem i zmarnowałem te punkciki. Tam, gdzie się odbijaliśmy, nie mieliśmy ich podwójnie liczonych. Dobrze, jeszcze raz. To jest bardzo krótki, przyjemny poziom. Tutaj możemy sobie spokojnie powtarzać. O, mamy 200. 201. Śmiesznie to wygląda. Sobie rozbijamy klatkę, a tam ta postać... nie bardzo kojarzy ich nazwę. W poprzedniej części to było po prostu... wyewoluowane mroklumy, czyli takie
czarne postacie, które czasami możemy zobaczyć. Dobrze. Jeszcze nie mamy 40 minut. Tutaj mam bossa. Może przyjrzymy się wyzwaniu skrzyni. Nie złapiesz mnie. Przytrzymaj lewy shift, żeby pobiec sprintem. Dobra rada. Ups. Jak widzicie w tym poziomie, musimy gonić skrzynię, w której coś jest. Kurczę. Nie mogę ciągle przeskoczyć tego miejsca. Mamy też do tego bardzo przyjemną oprawę muzyczną. Kurczę, nie mogę się rozpędzić na tamtym kawałku. Ogólnie z tego co wiem, skrzyni nie możemy dogonić przed końcem tej planszy. Chodzi tu po prostu o to, żeby dobiec do końca. Dobiec do końca, dopiero wtedy dostaniemy jej zawartość. To jest taki swego typu challenge map. Wystarczy, że tylko raz to przejdziemy. Mam już z tym spokój. Ła! Koniec! Z koła wrotkają. Tak. Dostaliśmy taki wielki czerwony rubinek. No dobrze. Poziom z bossem jest dość długi z tego co pamiętam, więc zastanawiam się, czy aby nie skończyć dzisiejszego odcinka. O. Jak widzicie tutaj. Przynieśliśmy temu miłemu panu ząb czaszki. Dzięki czemu później będziemy mieli dostęp do dodatkowego rozdziału w grze. No dobrze. W takim razie oj, bardzo mnie korci ten poziom. Kurczę, 40 minut. Nie, no nie chcę, żeby odcinek za długi wyszedł. W takim razie zakończymy sobie w tym miejscu dzisiejszy odcinek. W kolejnym odcinku z Raymana Origins przejdziemy bossa oraz zaczniemy kolejny świat. Ale dzisiaj już się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i nie hejtujcie. Cześć!